Witajcie, moi drodzy. Dla tych, którzy mnie nie znają, przedstawię się. Nazywam się Tomasz Ciesielski. Jestem właśnie po pierwszym dniu pracy, po wspaniałym urlopie. Co wy na to? Też tak macie, że strasznie, ale to strasznie ciężko jest wrócić do tej pracy po dwutygodniowych wakacjach. Wczoraj to prawie nie położyłbym się spać, żeby ta chwila wiecznie trwała. No ale cóż, wracamy do rzeczywistości. Także za mną już pierwszy dzień intensywnej pracy, który jeszcze się nie skończył. Potrwa jeszcze kilka dni, zanim to wszystko się uporządkuje i nadrobi te powstałe zaległości. Ale mówią, że ja też taką zasadę wyznaję, że wszystko kwestią priorytetów, poukładania, zaplanowania. I to jest to, o czym chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać. To prawda, że dobry plan, że rozpoczęcie załatwiania spraw od tych najważniejszych w pracy czy w życiu ma bardzo istotne znaczenie. I na to bym chciał wam zwrócić szczególną uwagę, ponieważ żeby starczyło nam czasu na załatwienie wszystkiego w życiu, musimy zacząć od tych najważniejszych spraw. Drobne zawsze gdzieś tam się wciśnie i pozałatwi. Także pamiętajmy również o temacie marketingu sieciowego. Nie traktując tej sprawy jako mało ważnej, gdyż jak wiecie, od wytrwałości waszej, od stawiania sobie między innymi tej sprawy jako priorytet, zależy wasz sukces, nasz sukces. Także zachęcam was do stawiania czoła przeciwnościom oraz napotkanym problemom, bo po to one są, żeby je rozwiązywać. I w ten sposób uczymy się właśnie, jak traktować nasze życie, sprawy, problemy rozwiązywać, w jakiej kolejności. Także ten dzień uważam za udany i za kolejną lekcję w zakresie tego, co jest dla nas ważne, co jest bardziej ważne i co jest mniej ważne. Jak chcesz efektów, to zajmij się tymi najważniejszymi sprawami. No i tyle byłoby na tyle. Wracam do domku, do rodziny. Jeśli podobał ci się mój krótki live, subskrybuj, polub, obserwuj mnie dalej. Będę starał się być obecny i opowiem o sobie oraz o mojej rodzinie ciekawych sprawach związanych z działalnością, którą po godzinach pielęgnujemy razem z małżonką. Życzę wszystkim takiej samej wytrwałości, bo to już 2 lata, jak moja małżonka intensywnie zajmuje się ciekawym tematem. Różne historie się z tym wiążą.
więc oby tak dalej. I na to zawsze znajdziemy czas. Do usłyszenia w następnym live. Trzymajcie się. Pa!